Witam Państwa z sali treningowej ProJamy. Powodów, dla których tutaj dzisiaj jesteśmy, jest wiele. Myślę, że już Państwo zobaczyli w akcji Paulinę Grzegórską. W trakcie przygotowań do kolejnych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy. Witam Cię serdecznie, Paulina. Jestem pod wrażeniem. Zastanawiam się, czy mówi do Ciebie Paulinko, czy Paulina. Ten trening, który mieliśmy okazję tutaj zobaczyć, ten cykl przygotowawczy, to jak mocno uderzasz, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. To było takie małe pokazanie Państwu, jak wygląda nasz trening na co dzień, jakie robimy kombinacje, wprawki, jak przygotowujemy się do kolejnych startów. Jesteś taką bardzo skromną osobą, ale zapytam o początki, bo jesteś delikatną kobietą, która studiuje już na drugim roku na Uniwersytecie Łódzkim, a ta pasja i ten kickboxing, który pokazujesz, no naprawdę jest potęga i olbrzymia siła w tym, co robisz. Jak to się w ogóle zaczęło? Jako mała dziewczynka, ja już wiem, ale widzowie chętnie posłuchają. To był przypadek czy zamierzony pomysł na to, co robić? Początek to był po prostu czysty przypadek. W wieku 11 lat wybrałam się z moją kuzynką na pierwszy trening i bardziej tam byłam jako gość, popatrzeć, jak tam inni uczestnicy ćwiczą. No i z trenerem jakby bardzo dobry kontakt załapałam już na tym pierwszym treningu i spodobało mi się, jakie ma podejście do dzieci. I tak zostało, że już na kolejny trening już przyszłam jako też uczestniczący. Czyli na początek było karate, a później kickboxing. Tak. Na początku ćwiczyłam karate, a później tutaj pozostali zawodnicy zarazili mnie do kickboxingu i tak teraz trenuję kickboxing. Proszę mi powiedzieć, ile już jesteś lat w linach, tak to nazwijmy, ile lat już trenujesz i walczysz? Trenuję już, będzie teraz 10. rok, a tak już jeżeli chodzi o start w zawodach, to będzie już 6. rok. Muszę to powiedzieć, zanim przejdziemy do Twoich sukcesów, bo jest ich bardzo wiele. Powiem tak, Paulina, jesteś umysłem ścisłym na drugim roku Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku matematyki, szanowni Państwo. No, wydawałoby się, że taką ilość treningu, tych godzin w tygodniu, które spędzasz na sali, jest bardzo trudno pogodzić. Jednak dajesz radę, można to pogodzić i ułożyć. Tak, oczywiście wszystko da się pogodzić. Po prostu trzeba być bardzo zaangażowanym w to, co się chce robić i trzeba chcieć jakby realizować swoje pasje i marzenia. W swojej karierze sportowej sukcesów jest co niemiara, szanowni Państwo. ProJama jest dumna z siebie. Ja zacznę od tego, że jesteś mistrzynią Polski. W tej chwili się przygotowujesz do kolejnych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy. Powołana jesteś do kadry narodowej. Niedawno brałaś udział w meczu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, gdzie obiłaś swoją rywalkę i zrobiłaś na wszystkich potężne wrażenie. Tego jest po prostu mnóstwo. Ja nie będę wymieniał, poproszę Cię o to, żebyś Ty to zrobiła. Jakie sukcesy dla Ciebie są w tej chwili istotne i co pamiętasz, bo tego było mnóstwo. Z takich najważniejszych moich sukcesów to za czasów juniorów będą to zdobycie Mistrzostwa Polski K1 i low kick.
i wiele wicemistrzostw, a teraz wróciliśmy też z Igrzysk Europejskich Akademickich, na którym zajęłam drugie miejsce. I jestem również tegoroczną mistrzynią Polski akademicką, i jak i również wicemistrzynią Polski seniorek w K1 w Logiku i brązową medalistką mistrzostw Europy. Jeździsz po świecie, obijasz różne rywalki, tylko się z tego cieszyć. Życzę przede wszystkim zdrowia, bo to jest jednak sport bardzo urazowy. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok w tych przygotowaniach i będziesz miała kolejne sukcesy. Co czujesz jadąc z centralnej części województwa łódzkiego jako reprezentant województwa łódzkiego, reprezentujący tutaj ten region Łaski, Zelowski? Jak się czujesz? Jestem bardzo dumna z tego, co mogę pokazać, że reprezentuję nasz klub Projama Łask, jak i również tutaj Polskę, że mogę godnie reprezentować na startach i wywalczyć na różnych rodzajów zawodach i dumnie pokazywać ten sport, że nie jest to brutalny sport, ale również jest to sport zarówno jak i dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jesteś powołana na Mistrzostwa Europy do kadry narodowej, wyjeżdżasz bodajże do Turcji. Jakie masz tam plany? Zdobycie Mistrzostwa Europy. Krótko i na temat, a takie marzenie jako Paulina, Paulinka, swoje sportowe masz? To bardzo chciałabym w przyszłości zawalczyć na zawodach już w formie jako zawodowej, jak i również zdobyć Mistrzostwa Europy i Świata i dalej prowadzić treningi i zarażać tą pasją innych młodych ludzi. No to tego Ci życzymy. Szanowni Państwo, z nami jest również ten dżentelmen, który tutaj dał się obijać w trakcie treningu Paulinie. Nie ukrywam, że z przymrużeniem oka zacząłem już patrzeć na to, czy się czasami ta ręka nie pomyli i nie w tą stronę, co trzeba, ruszy. Zapraszamy tutaj, panie trenerze, do nas. Szanowni Państwo, z nami pan Stanisław Kołodziejski, trener od wielu, wielu lat, wychowanek wielu pokoleń młodych ludzi, zawodników, którzy zdobywali Mistrzostwo Świata, Europy i nie tylko. Dlatego też chciałem zapytać, patrząc na Ciebie, Stanisław, troszeczkę się o Ciebie obawiałem, bo ta sama akustyka, to jak mocno bije Paulina, robi potężne wrażenie. Tak, dziękuję. Ja najpierw przekażę Paulince, to jest właśnie ten puchar z meczu Polska-Stany Zjednoczone. Bardzo cenny dla nas, był to naprawdę fajny turniej, na którym zmierzyliśmy się z Amerykanami. Paulinka otwierała te zawody, bardzo ładnie weszła, wygrała pierwszy pojedynek i później już panowie dokończyli, bo wygraliśmy z Amerykanami 5-0. Zapowiedzieli rewanż, myślę, że w następnym roku pojedziemy do Stanów, żeby powalczyć. A na tą pierwszą część pytania, która była, skąd się to bierze i jak, mamy w tej chwili naprawdę duży potencjał zawodników, bo mamy sporo panów, którzy już dorastają do tego, żeby rywalizować na arenie ogólnopolskiej, byli teraz też na Pucharze Świata. Jeszcze mamy dziewczyny, są jeszcze juniorki dwie, które są w tej chwili na kadrze. Jest jeszcze jedna seniorka, która też zaczyna zdobywać sukcesy. Także myślę, że jeszcze długo będziecie mogli Państwo słyszeć o naszych sukcesach. Ja się bardzo cieszę, takie podejście zawodników do tego, jak oni emocjonują się, jak jest to dla nich ważne, to co mówiła Paulinka, że on musi poświęcić studia. To nie jest takie proste. Gdy się przygotowywaliśmy teraz do tego meczu Polska-Stany, treningi były i rano, i wieczorem. Jeżeli jesteśmy poza takim treningiem, oni też rano sobie biegają, robią jakieś tam takie zadania, które im przekazuję. I naprawdę wymaga to bardzo dużo takiego zaangażowania i chęci, żeby osiągnąć to, co sobie zamierzyli. Zanim porozmawiamy o planach, to wrócę do tego, co mówiła mi tutaj Paulina. Ona sobie trafiła do tego sportu, do tej dyscypliny przez przypadek. Przez to, że będąc na treningu z kuzynką, zobaczyła trenera, który miał fajne podejście do dzieci, tak? Gdzieś tam Paulina pomagałaś na tym treningu pierwszym, tak? I to się przekonało do tego, żeby to zrobić. To jest istotne, żeby uaktywniać, żeby dzieci chciały przychodzić na różnego rodzaju treningi, być aktywnym.
trzeba po prostu to potrafić robić. Dokładnie. Znaczy jest wielu zawodników, którzy przychodzą z przypadku, tak? Albo rodzice polecili, albo koleżanka, albo kolega. I to się w ten sposób zaczyna. Jeżeli mają taki charakter, który pozwala im rywalizować, bo to nie jest wcale takie łatwe, żeby wyjść na ring i się zmierzyć z przeciwnikiem. Oczywiście my pomagamy treningiem, pracą, rozmowami, ale trzeba mieć jakieś tam predyspozycje. I duża część zawodników, którzy, no niektórzy czytają Facebook, zapraszam oczywiście do odwiedzenia naszego... Klawiatura. Tak, tak. A i z ciekawości przychodzą i to tak się zaczyna. Ale później to jest, tak jak Paulinka mówiła, to jest 10 lat pracy. Są zawodnicy, którzy osiągają, to jest 11 lat pracy, 8, 10, dlatego że w tym sporcie nie da się zaistnieć tak bardzo szybko, bo naprawdę trzeba mieć umiejętności i fizyczne, i umiejętności techniczne, i być mentalnie też nastawionym na to, że jednak to boli, tak? No bo to jest sport kontaktowy, ale to, co Paulinka dobrze zaznaczyła, że poprzez to, że pokazujecie właśnie czy Paulinkę, czy innych zawodników, to nie jest sport brutalny. Wiadomo, wychodzimy, umawiamy się, walczymy, ale oni często po zawodach są, przyjaźnią się, odwiedzają. No właśnie mi się wydaje, że to jest sport dla ludzi inteligentnych, bo to są raczej. To jest jakaś mentalność, to jest dyscyplina, samodyscyplina. W przypadku Pauliny to jest przykład, tak? Nie przeszkadzają trudne studia temu, żeby to uprawiać, a jest taka, jaka jest na co dzień, bo już miałem przyjemność z nią porozmawiać. Paulina, ja chciałem się zapytać jeszcze o takie szczegóły i drobiazgi na treningach, bo jak tak patrzyłem na ten trening z twoim trenerem, ze Stanisławem, to nosiłem takie wrażenie, że w którymś momencie ta ręka się może pomylić i trener, że tak powiem, może oberwać. Zdarza się przy okazji treningów coś takiego, że gdzieś ten zamierzony manewr wychodzi tak, jak wychodzisz, że trener w prawo, osłona w lewo i coś się złego może zadziać? Nieraz zdarza nam się przypadkowo pomylić, czy zejść, odejść, kopnąć, uderzyć, ale to jest taka pomyłka, raczej nic nam się złego nie stanie, zarówno nam, jak i trenerowi. Raczej nie mamy zamiaru, żeby tutaj kogoś nokautować, tylko po prostu później poprawić ćwiczenie i je dobrze wykonać. Czyli trener mimo wszystko musi być skupiony i uważać, ewentualnie odpowiednio wcześniej zareagować. Znaczy, no trzeba ćwiczyć, trzeba wiedzieć, że jest to... Nie jest to udawane uderzanie, tylko jest to realne uderzanie. I tak jak tu nawet chyba mieliśmy jedną wprawkę, gdzie ja pomyliłem kolejność wprawki i wtedy na przykład no, zawodnik ma założone, że musi tam lewy, prawy, sierp i tak dalej. Trener nieraz coś źle skoryguje. No, zdarzają się takie rzeczy, ale to później poprzez poprawianie tego i wykluczamy takie ewentualności. Zapytam jeszcze o ten mecz ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam zrobiłaś piorunujące wrażenie na swoich przeciwnikach i nie tylko. No rzeczywiście, jakie wrażenia i emocje ci towarzyszyły w trakcie tej walki? Co zadecydowało o tym, że taka opinia poszła o tobie, że jesteś świetnym zawodnikiem? Bardzo mocno przygotowywałam się na ten mecz i bardzo chciałam wygrać i pokazać, że potrafię, że mogę. I już w czasie walki czułam się, nie byłam jakoś tak bardzo zestresowana i bardzo chciałam wygrać i po drugiej rundzie już czułam, że po prostu zdominowałam przeciwniczkę i to moja ręka została uniesiona do góry. Tylko ci bardzo gratuluję. Dziękuję. Stanisław, ty zawsze byłeś osobą skromną, ale zapytam o to, bo nie tylko Paulina, ale ty również jako trener osobiście masz kolejne sukcesy, bo zostałeś powołany na kierownika reprezentacji Polski, na Mistrzostwa Europy, Świata również. Gratuluję Ci, to jest bardzo poważny sukces. Zarząd podjął decyzję, że powołuje mnie na stanowisko kierownika kadry narodowej. Teraz 30 września wyjeżdżamy do Włoch, do Lido di Jesolo na Mistrzostwa Świata kadetów i juniorów, później do Turcji na Mistrzostwa Europy Seniorów. Ja się bardzo cieszę. Jako kierownik, tak? Wyjeżdżasz z tą ekipą, życzysz sukcesów młodzieży, ale zapytam na koniec naszej rozmowy o plany związane z Pauliną. Jakie macie plany na najbliższy rok? Na pewno w następnym roku
zamienimy co niektóre wicemistrzostwa na mistrzostwa, to na pewno. Tak jak Paulinka mówiła, chcemy mieć jakąś walkę w Pro-Am, może w Pro, czyli taką już na gali. No chcemy dalej rozwijać się, bo to jest naprawdę dużo pracy i no, uczestnictwo w zawodach światowych w następnym roku. Ale też jest jedna ważna rzecz. Kickboxing został włączony do rodziny olimpijskiej. Nie wiem za ile, ale chciałbym i marzyłoby mi się, żeby moi zawodnicy, moi wychowankowie, Paulinka, też jej bardzo tego serdecznie życzę, żebyśmy mogli kiedyś wystartować na olimpiadzie. Jest to naprawdę wielki, wielki zaszczyt. To, co też wspominała o tych igrzyskach europejskich, też właśnie kickboxing został włączony do kalendarza igrzysk europejskich akademickich i teraz cyklicznie co 2 lata będą się odbywały właśnie te zawody. Teraz też kickboxing został włączony do igrzysk europejskich, które będą się odbywały w Krakowie. Też będzie tam jako dyscyplina na mistrzostwach na tych igrzyskach europejskich. Także myślę, że powoli kickboxing zacznie gościć właśnie w telewizji i będziemy mogli promować tych super dzieciaków, którzy poświęcają. Paulinko, już na zakończenie, poprzeczka jest bardzo wysoko. Stawiasz sobie naprawdę duże wyzwania i jeszcze wyższe cele. Z naszej strony mieszkańcy nie tylko życzą ci zdrowia przede wszystkim, a o cele to się chyba nie martwię, patrząc na ciebie i naszą krótką rozmowę i spotkanie. Chyba damy radę, prawda? Pewnie, że damy radę. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko na koniec chciałem powiedzieć, że to nie jest, jeżeli chodzi o pracę w klubie moją, to nie jest tylko moja praca. Jest tu dużo osób, które się angażują w to, zawsze im dziękuję, którzy swoje doświadczenie przekazują. Jak już rozmawialiśmy kiedyś, mieliśmy utytułowanych zawodników, zawodniczki, którzy, czy Karolinka, czy tak jak Dawid, syn, który pomagają nam w tym wszystkim, czy trener od boksu. To jest naprawdę sztab ludzi, którzy pracują na to wszystko, tak? Bo oni mają swoje doświadczenia, pomagają nam i rozwijamy to wspólnie. Wiadomo, że ja jestem tym głównym koordynatorem, ale ich praca też jest nieoceniona, dlatego że samemu na pewno bym sobie nie poradził i nie byłoby takich szans. I zachęcam wszystkie dzieci, pozdrawiam serdecznie. Kończą się wakacje, słuchajcie, bierzemy się do roboty, tak? Ja też bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wow, powiem tak, robicie na mnie tym, co pokazaliście się, olbrzymie wrażenie. Myślę, że na widzach również, szanowni państwo, to jedna z nielicznych okazji, żeby w czasie treningu spotkać utytułowane zawodniczki i zawodników, a taką właśnie jest Paulina Grzegórska, której bardzo dziękuję za to, że znalazłaś trochę czasu i chciałaś pokazać, i trener Stanisław Kołodziejski. Było nam bardzo miło, zapraszamy. Tak jak tu Stanisław powiedział, wakacje się kończą, czas się brać do roboty. Czy jest jakieś szczególne pożegnanie kickboxerów? Tak, przybijamy sobie piątkę. Zawsze ze wszystkimi uczestnikami zajęć dziękujemy sobie poprzez przybicie. To jest taki wyraz podziękowania, szacunku, że mamy to wszystko. Chcemy jeszcze na koniec sobie podziękować i wyjść z sali, tak? No to przybijcie jeszcze raz piątkę, podziękujcie, pożegnajcie naszych widzów. Również spocony cały jestem z wrażenia dosłownie. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy.